Cześć wszystkim, witajcie ponownie. Dzisiaj zaczynamy serię, w której będziemy rozprawiać się z mitami na temat pielęgnacji i kosmetyków. Na różnego rodzaju portalach, na stronach internetowych lub gazetach znajdziemy mnóstwo opinii, jak powinna wyglądać pielęgnacja, jakie kosmetyki kupić, jakie zabiegi wykonać w domu czy to u kosmetyczki. No ale jak to często bywa, znajdziemy wśród nich sporo mieszania faktów. Oczywiście jest tam też ziarnko prawdy i właśnie to ziarnko chciałabym w tej serii wyłuskać. Dość często zdarza mi się spotkać z opinią, jakoby kosmetyk po jakimś czasie przestawał działać. Nie jest to oczywiście prawda. Kiedy kupujemy nowy produkt, zaczynamy go stosować, oczywiście spodziewamy się jakichś konkretnych rezultatów. Czy ma to być odżywienie suchej skóry, uregulowanie wydzielania sebum na skórze tłustej, pozbycie się przebarwień czy na przykład wyprysków. I kiedy ten produkt stosujemy przez jakiś czas, powoli prawdopodobnie nasza skóra będzie się poprawiać, będziemy widzieć, że jej stan jest rzeczywiście coraz lepszy, aż nagle nastanie taki moment, kiedy ta poprawa ustanie. Czy to oznacza, że kosmetyk już nie działa? Otóż nie. Po prostu dany kosmetyk, a właściwie składniki, które są w nim zawarte, doprowadziły nasze ustany do takiego stanu, do takiego polepszenia, na ile się udało to uzyskać właśnie dzięki takiemu rodzajowi produktu. A następnie kosmetyk nie przestaje działać, a tak naprawdę jedynie utrzymuje stan, który udało nam się już uzyskać. Sporo osób w tej chwili myśli o tym, żeby po prostu odstawić taki kosmetyk z myślą, że skoro on już nic nie robi, no to może pora wziąć się za coś nowego. Tak naprawdę zbyt częsta zmiana kosmetyków też nie jest dobra dla naszej skóry, bo może ją nieco rozregulować czy podrażnić, różne rzeczy się tam mogą zadziać. A jeżeli odstawimy kosmetyk, który rzeczywiście coś dla naszej skóry robił, który jej pomagał, może się też okazać tak, że jej stan się znowu niestety pogorszy. A więc podsumowując, kosmetyk nie przestaje działać, a jedynie podtrzymuje po jakimś czasie stan, który udało nam się dzięki niemu uzyskać. Kolejną kwestią jest to dobieranie kosmetyków do wieku. Kiedy idziemy do sklepu, na wielu opakowaniach możemy zobaczyć oznaczenie wiekowe, np. plus 20, plus 50 czy nawet plus 80. Jest to tak naprawdę ukłon ze strony producenta wobec konsumenta, który nie do końca jest pewien, czego potrzebuje i co może dostarczyć swojej skórze. Tak więc kosmetyki przeznaczone dla osób około 20-letnich będą bardziej regulujące, lżejsze, będą pomagać na przykład w walce z wypryskami czy z tłustością cery. Natomiast jak będziemy iść w górę z wiekiem, kosmetyki będą stawać się nieco cięższe, gęstsze, bardziej tłuste i odżywcze z tego względu, że wraz z wiekiem nasza skóra, kiedy się starzeje, staje się też bardziej sucha i pojawiają się na przykład zmarszczki czy przebarwienia. Tak więc jeśli nie mamy pewności, co sobie kupić i co może być dobre dla naszej skóry, możemy się taką sugestią zasugerować. Natomiast jeśli doskonale wiemy, czego potrzebuje nasza skóra, a także na przykład co ją podrażnia, to powinniśmy tych składników szukać w składach, za każdym razem skład danego produktu, nad którym się zastanawiamy, przeczytać i pod tym względem właśnie wybrać kosmetyk dla siebie. Bo kosmetyki jednak dobieramy do swoich potrzeb, do potrzeb naszej skóry, a nie do wieku. Przykładowo dwie 30-latki mogą mieć zupełnie inne skóry, dlatego że zupełnie inaczej się odżywiają, mają inne geny, jedna się mocno opala, druga chodzi na zabiegi medycyny estetycznej, więc w tym momencie, jeżeli zestawimy ze sobą takie dwie skóry, będą one potrzebowały zupełnie czego innego, więc najlepiej byłoby właśnie przeczytać skład i nie sugerować się wiekiem. W każdym razie jednak, jeżeli nie jesteśmy pewni, co sobie kupić, to taka sugestia ze strony producenta może być bardzo pomocna i myślę, że to jest właśnie fajny ukłon z jego strony wobec konsumenta. Prawdopodobnie sporo z Was, podobnie jak ja, usłyszała od jakiejś cioci, żeby nie używać kosmetyków dla starszych osób, bo co potem, kiedy same będziemy starsze? Jak już jednak powiedziałam, nasza skóra starzeje się w różnym tempie i dwie osoby w podobnym wieku mogą mieć zupełnie inne potrzeby, zupełnie inną skórę, a więc może się tak zdarzyć, że będąc młodą osobą będzie się już potrzebowało dosyć silnych substancji, żeby swoją skórę uregulować. Tylko co potem, właśnie co później, jeżeli już w młodym wieku używało się tych silnych substancji? Otóż nadal będziemy używać podobnych substancji, jeżeli nasze potrzeby będą podobne, być może jedynie w nieco zmienionej formule, bardziej dostosowanej do potrzeb starzejącej się skóry, czy w nieco wyższym stężeniu. Bardzo dobrym przykładem są tutaj retinoidy,
które z jednej strony są dermatologicznym standardem na trądzik, na różnego rodzaju problemy trądzikowe, czy to właśnie na skórę, czy wewnętrznie, a z drugiej strony są także silnymi substancjami przeciwzmarszczkowymi i przeciwstarzeniowymi, a więc mogą je stosować i osoby 20-letnie, jak i 40, 50 czy 60-letnie. Więc jak widzicie, mamy tutaj tą samą substancję, tą samą rodzinę substancji do zastosowania w różnych warunkach. Zdarza mi się też słyszeć, żeby nie stosować kremów przeciwzmarszczkowych, jeśli nie mamy zmarszczek, co jest dużym błędem, bo kremy przeciwzmarszczkowe stosujemy prewencyjnie. Nie są to substancje, które są w stanie wyprostować, zlikwidować zmarszczki, bo tak, kiedy już mamy zmarszczki, zadziałać może jedynie medycyna estetyczna. Natomiast jeżeli chodzi o kremy, to ogólnie o kosmetyki, nie mają one takiego działania, działają tylko na wierzchnie warstwy skóry, na warstwy naskórka. Co prawda mamy w kosmetykach peptydy biomimetyczne, które mogą rozkurczać mięśnie mimiczne i wygładzać nasze zmarszczki, na przykład kurze łapki. Jednak kiedy przestajemy taki kosmetyk stosować, nadal te zmarszczki są i nasza skóra wraca do poprzedniego stanu. Produkty przeciwzmarszczkowe stosujemy więc zanim zmarszczki powstaną. Stosujemy produkty zawierające składniki wspierające naszą barierę ochronną, odżywiające ją, wzmacniające. Stosujemy witaminy czy także antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki uszkadzające naszą skórę. Omówiłyśmy sobie kwestię dobierania kosmetyków do wieku, ale równie ciekawa jest kwestia dobierania kosmetyków do płci. Coraz bardziej rozwija się rynek kosmetyczny dostosowany do mężczyzn, właściwie ukierunkowany na mężczyzn głównie przez to, że kosmetyki takie mają inne zapachy, powiedzmy bardziej męskie, są mniej kwiatowe, mniej słodkie, a także jeżeli chodzi o szatę graficzną, jest ona ciemniejsza, na przykład czarna i przykładowo jak w serii Natura Siberica Men mamy tam dzikie zwierzęta. Pytanie teraz tylko, czy rzeczywiście musimy mieć specjalnie oddzielny rynek dla mężczyzn? Otóż skóra męska jest rzeczywiście nieco inna niż damska. Po pierwsze, ma więcej gruczołów łojowych, przez co jest bardziej tłusta, ale także jest grubsza, zarówno w warstwie skóry właściwej, jak i w naskórku, przez co jest odporniejsza. Nie oznacza to jednak, że mężczyźni nie mogą stosować kosmetyków damskich. Wystarczy, że dobiorą je do swoich potrzeb, do skóry bardziej tłustej czy do skóry bardziej odporniejszej i przykładowo mężczyźni częściej mogą stosować na przykład peelingi mechaniczne przez to, że ich skóra jest odporniejsza niż kobiety o skórze bardziej wrażliwej czy cieńszej. Tak więc jeśli facetowi nie przeszkadza to, że kosmetyk jego mamy, siostry czy dziewczyny pachnie nieco damsko czy jest w pastelowym opakowaniu, to jak najbardziej można go stosować, jeżeli jest on dobrany do potrzeb jego skóry. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj rozjaśnić nieco z Waszych wątpliwości, a jeśli znacznie więcej takich powszechnych opinii i nie jesteście pewne, jak to rzeczywiście z nimi jest, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, a ja postaram się je wykorzystać w przyszłych filmach. W każdym razie dziękuję już za dzisiaj, zapraszam do subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco z treściami i widzimy się już niebawem.